z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ja to tak słyszę, że Jezus prosi, przyjdźcie do mnie. Tam jest nawracajcie się, ale tak naprawdę to jest to, słyszymy to też u Mateusza, przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie, przychodźcie, czyli zwróćcie się do mnie. Czasem jak jesteśmy blisko, to już jesteśmy z Jezusem, ale możemy być bliżej, kochani, możemy być ciągle bliżej. Nawet jeżeli czasem czujemy, że dotykamy Jezusa, jest z nami, to ciągle możemy być bliżej. Dlatego to wróć oznacza nie tylko wyjdź z grzechu, bo też tak można to zrozumieć, ale również przybliżaj się ciągle, przychodź z całego serca. Więc pierwsze to, co chcę wam powiedzieć, to urodziło się we mnie, to potrzebujemy decyzji w życiu, najważniejszej, kluczowej, żeby wybrać. Wybieramy Jezusa, wybieramy dlatego, że sam nas wybrał. W modlitwie Ojcze Nasz często modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, to jest właśnie to. Przyjdź Panie. I czasem myślimy sobie, jak to zrobić, żeby się spotkać. Ale my nie musimy nic zrobić, tylko przyjąć Królestwo. Bo jak czytamy w Apokalipsie, Jezus mówi o to, stoję u drzwi kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy, też ciekawe, że nie usłyszy, tylko posłyszy, czyli usłucha i posłucha i otworzy, to wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Najważniejsza decyzja w życiu, żeby przyjąć Jezusa, żeby wejść na drogę, bo my jesteśmy ludźmi drogi. To dlatego jest to wróć, jesteś w drodze, przyjdź do mnie, przychodź ciągle. A jak jesteś w grzechu, to jest największe pragnienie Boga, żebyśmy przychodzili właśnie grzeszni,